No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, kolejny odcinek Sons of the Forest na moim kanale. Jest ze mną niezmiennie w tej serii Speaker, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Speakerku, drogi Speakerku. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. W ostatnim odcinku gdzieś tam moje perpet... O, dziękuję Virginko Aloes, który jest mi do niczego niepotrzebny. Dobra, ziomek, chodź tu. Chodź. Znaczy, Że nie kto? mówię do ciebie, do tego, do Kelvina. O, jest Kelvin, dobra. Kelvin, zdobądź ryby. Upuść tutaj. Może sobie przypomnę, że jest coś takiego jak ryba. Ty, no nie gadaj, że nam się mięso rotten zrobiło. Gdzie? Na tym, normalnie, drogi kolego, na suszarce. Ale Chodź, to zobacz, czy ty też tak widzisz. ja go nie zepsułem. Chodzi dokładnie o te dwa, tutaj dwa miejsca, dwa mięska. No bo może zepsute trzy nawet. A ja mam dwa. Patrz, to po prawej jest niezrobione. Te dwa środkowe No. są rotten u mnie, a te po lewej jest zrobione. A ty jak to widzisz? To było dobre. A, no okej, dobra. No, dobre było. A te są takie, mają wypryski wrzodowe, to chyba niedobre. No dobra, no może się psuje. A, w ogóle właśnie, bo my... Czekaj, cały czas zapominam, że my G. Widziałeś tą nową pułapkę? No co ty w ogóle zna... Nie, a dobre było, A, jedz do... je. Nie, no dobra, ja nie jestem głodny, nie? No to dobre było, ja je zjadłem i było dobre. Spoko. Nie widziałem tej nowej pułapki, możemy je gdzieś postawić? Dobra, to... Czy ja idę tam, postawię tam na tym wykopaliskach? No na tym. Tam, gdzie się drewno wycina. A, Może masz skorupę żółwia? nie. No nie masz w ekwipunku? Bo to jest istotne, bez tego to ani rusz. Nie mam. Ale mam panele słoneczne. Czy? I żarówki mam. Czy? A mam pszczoły, mam. Mam wydrukowane sanie, mam. Ale chcę zobaczyć. Dwie skorupy żółwia razy 0,1 mam. No bo, no tak, no teraz postawiłem tą pułapkę. Daj mi skorupę. Nie mam skorupy. Ja do Virginii mówię. Daj skorupę. Poszła. Nie posłuchała. Ty, dobra, to ty weź tu buduj. Znaczy inaczej, albo ty idziesz po żółwie, ale cienko będzie zimą. Nie wiem, Ja czy idę. zimą... Ja idę tam nad wodę, tam gdzie był nasz pierwszy domek. Może tam znajdę jakiś. Nad morze, nad oceanem. Dobra, to idź sobie. Idź, ja tutaj powoli zacznę budować po prostu i tyle, no bo... Sobie, że pójdę. Nie, no chodziło mi o to, że... Wiem, o co ci chodziło. Dobrze. Nie, nie. Także... Tak to wygląda moje perpetuum z tym. Perpetuum mobile. Jest mi zimno i mokro. Zimno to niedobrze, mokro to jeszcze wiesz, przeboleć idzie. Sam boję się trochę, ale pójdę. Z mojego wspaniałego ochroniarza chodzić po tej wyspie to. A poszedłeś z buta, czy poszedłeś tym Właśnie łazikiem? jak powiedziałem, że poszedłem, to mi się przypomniało, że jest łazik, ale już idę z buta, bo już mi się nie chce wracać teraz. No akurat ten łazikiem Jest teraz. ciężko by było. No właśnie, także. A niedaleko jesteśmy, bo to po prostu wzdłuż ten Tak, wzdłuż rzeki się dojdzie rzeki, do zatoki, no. tak. A żółwie lubią zatoki, to na pewno będą. Ej, no nie podoba mi się ta budowla.
Bo wiesz co, my znowu idziemy tym takim schematem kwadratowych domków. Stary, no. Jaki ja mam kwadratowy łeb. Muszę, zaraz coś muszę rozkminić, bo teraz... Kogo zaokrągli? Zrób rotundę czy coś. Tak, dobrze, tak, okej, okay, tak. Nie ma problemu. No widzisz, co ty byś beze mnie zrobił? To już prędzej domek na drzewie. Właśnie. A po co ci domek na drzewie? Zawsze się przyda, bo nie mamy. A nigdy nie budowaliśmy. To nam Kelvin zetnie. Nie, już nie ten, nie ścina. Nam zetnie. Nie, nie ścina, nie, nie, nie. Zrobili, że ten, że tego nie robi. Mnie zastanawia cały czas, jak ten Kelvin będzie budował to ogrodzenie. Bo jeżeli oni chcą, żeby on był aż tak pomocny, to wiesz. Dobra. No, buduje ogrodzenie i tyle. Mhm. Kelvin biało-czerwony. Dobra, kurtka taktyczna. Tak, tak mu zrobimy. I teraz zdobądź balę. Upuść tutaj. Zobaczymy, czy się przyda. Pewnie będzie te, które tu leżą, cholera, zbierał. No pewnie. Standardowo. Najgorsze jest to, że ty możesz jedną skorupę chyba naraz nosić, nie? A... No, to się nie zmieniło od czasów tej lepszej wersji Deforesta. Mhm. Dobrze, on będzie te wszystkie. Wiesz, tutaj... w ogóle jakiegoś trzeba żółwia najpierw znaleźć, nie? Zimą będzie tragedia. Powiem ci, zimą może być ciężko bardzo. I tutaj niestety nic nie poradzimy, nie? A, i ten, mogę śmiało powiedzieć, znaczy wy już pewnie wiecie, jak ten odcinek leci, bo ten odcinek to już jest czwarty chyba, nie, piąty odcinek, który nagraliśmy dzisiaj. Przynajmniej mamy na tydzień spokój. Plague Tale Requiem na moim kanale od kilku dni jest, także... Jak o, ktoś... Nery znalazłem słoneczne, ale... No maksymalnie 3 sztuki możesz, ale nie i tak ale nic już, nie... Ale już jestem pełny. Znaczy, ja ci powiem tak. Można to w jakimś stopniu składować, ale wiesz co trzeba zrobić? Po prostu trzeba to postawić na jakiejś tej budowli, nie? Bo... No, ale to tam pryszcz z tymi z panelami, ja chcę żółwia. Ale panele się mogą też przydać, nie? No ale mam czy, nie? No to się przyjdzie na plażę, się będzie szukać, nie? Czy gdzieś najwięcej, tam, wiesz gdzie najwięcej paneli ten? W bunkrze. Nie, paradoksalnie nie. Najwięcej, jak masz ten ostatni bunkier, nie? Który już jest finałowy. No, on teraz, do niego teraz... Byliśmy w nim kiedyś. Tak, byliśmy. No i co, i będziesz nosić to? Dobra, noś sobie. Jak znajdę, to będę nosił. Nie, mówię ten do Kelvina. Tam jest plaża, pamiętasz to? Znaczy plaża plus takie molo. No wiem, taki gdzie... pomost. Tak, jest kilka pomostów. Tam normalnie łodzią można sobie podpływać. Ale oczywiście łodzi nie ma, nie? Także... To niedobre. Tam najwięcej tego znalazłem. Kurde, kino bez pęci. Muszle ładne są, a numer. Kurde, i rozgwiazdę znalazłem, a żółwiów nie ma. Nie, może być zimą problem, wiesz? Znajdę żółwia. Będę chodził do lata, a znajdę żółwia. No, teoretycznie. To jakoś tam można czasem manipulować, że minuta w realnym świecie, tak jakby w realnym świecie, kurde, w realnym świecie, to jeden dzień co najmniej tutaj, nie? No. Ale nie wiem, czy to prawda, bo w sumie w obcach nie sprawdzałem, a gdzieś tam czytałem, nie? Dyskusję na ten temat. Może te, nie wiem, może to mody tam jakieś chłopaki mają.
Chociaż nie, nie wiem, czy to był, nie wiem, czy to dyskutowali chłopacy, ale... Dobra, Kelvin niech sobie to pozbiera. Ogólnie tragedia. No jest tragedia. Jakby to wybudować tak ładnie? Rotundę. Co ty się z tą rotundą? A, wiesz co wprowadzili? Że można ten, że można... Może tu bym zrobił jakieś takie dwa odrębne domki? Dobra, mam pomysł. Nie wiem, czy to przejdzie, czy to nie przejdzie, ale może być fajnie. Przynajmniej inaczej może to wyglądać niż zawsze wygląda. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, drogi speakerku... Wejdziesz mi tu, czy nie? O, o teraz. Tak wypływają nawet, kurde. Dobra, weszło. Chciałem tylko powiedzieć, że... O, postawimy to tu. No, ładnie postawiłeś. I postawimy to tu. Zgubiłem wątek. Coś chciałem powiedzieć. Coś chciałem skłamać. To... Ty, no zabij mnie. Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. No, cholerny Niemiec, no. Za mało witamin chyba łykam, bo jest kitu, albo za mało orzechów. Orzechy? Bo orzechy niby są dobre na pamięć. Albo bo mają olej w sobie i oleum jako ten podnosi wszystko do góry. Dobra, idę go po prostu ubić, bo to... Ale ja nic nie zrobiłem. Nie ciebie, bo tu ekipa... Znaczy ekipa, no dwóch przyszło. Ile tu ciekawych rzeczy jest na tej plaży. Nic nie można podnieść. Nawet puszki z farbą, nawet można było chałupę odmalować. Dobra, ten tam sobie zaczął znowu biegać, czyli oznacza to, że jest bezpiecznie. No... Pyk. Tu nie, tu tego nie chcę. Najpierw zrobię to, ogarnę to. O, proszę, jak nachodzi się na siebie. Bang. Wiesz, że to jest zadanie, które może ci naprawdę dużo czasu zejść? Wiem. Na które może ci dużo czasu zejść? Wcale mi to nie przeszkadza. Tu, tu. Zawsze mi takie zadanie, żeby się mnie pozbyć. Nieprawda, to nie jest kwestia tego, że ja się chcę ciebie pozbyć. Jak? Tylko fajnie, wiesz... Zawsze możesz rozebrać ten, do zbierania wody, kolektor, nie? Nie, bo tam jest bardzo ważne, bo tam jest zamarznięta woda i można lód na przykład linków. Tak, moi drodzy, że jak ktoś nie wie jakimś cudem, to faktycznie, stety albo niestety, zamarza woda nawet w kolektorze, nie? Nie jest to problemem. Żadnym problemem, bo wiadomo, że my jesteśmy blisko bardzo przecież stałego źródła wody, które nie zamarza. Bo o tyle, o ile jeziora jakieś małe czy inne pierdoły zamarzają, to... Czy ja tutaj coś mam? Nie. O tyle, o ile jakieś tam jeziora zamarzają malutkie, ale takie rzeki, które no... uchodzą do morza, no już tego nie robią, tak? I tam można się napić. Ty jak... Śnieżyca. Stary, biało, aż nic nie widzę. Aha. A ja myślałem, że mam taki brudny monitor, to... Ale mnie ktoś pocieszył. To słuchaj, ja cię zawsze pocieszę, nie?
ten, Speaky, do którego ty momentu doszedłeś, jeśli chodzi o Plaguetail? Bo ciekawi mnie, bo mówisz, że ci nie podeszło, nie? Ale nie, czy... ja tam z godzinkę może pograłem. Nie pamiętam już tej chwili. Mhm. Nie powiem ci, ale to był sam początek, no godzinę może gry. Jakoś tak nie mogłem się... Ja to mnie podeszło, mówię. No jakoś tak nie mogłem się na nim, wiesz... Skupić? Dwa razy odpalałem, no i tak, wiesz, raz 10 minut, drugi raz 10 minut później z godzinę i w końcu zrezygnowałem, bo mówię... Nie wiem, czy taki akurat miałem cięższy okres w robocie, czy coś tam, wiesz, no w każdym razie jakoś tak... Mhm, kumam. No ja zastanawiam się, bo... Mówię, że mi nie podeszło, nie z tego względu, że zła gra, czy coś, tylko po prostu jakoś tak nie miałem może na ten stroju na to, nie? No mhm. Tak, tak to wygląda. Kumam. No ja nie wiem, ja zobaczę, mam nadzieję, że mi ta historia tak samo się spodoba jak w Innocence. Na ten moment to uruchomiłem tylko na chwilę, żeby zobaczyć, na jakie ustawienia mi wrzuci gra. No to mi wrzuciło na ultra, ale ja zakładam, że ja to zmienię, bo przynajmniej na premierę 3080 miały problemy z tą grą. Minęło już trochę czasu, więc pewnie patche też jakieś tam były. Ale wiem, że jak wejdą szczury, to przy nagrywaniu na jednym kompie może być problem, nie? A no. Tego wolę uniknąć, nie? Także podejrzewam, że sobie to zjadę. Ja ci powiem, że ja grałem też na kompie i to u siebie i nie było tragedii takiej, ale... Może to kwestia... Ale słyszałem, że na początek była słabo zoptymalizowana, nie? Może ja akurat jeszcze nie doszedłem do tych miejsc gorszych, nie? A może to też kwestia włączonego RTX-a, nie? No to jest to właśnie ray tracingu, przepraszam. RTX dobija te. Dobra, nie ma tutaj nic. Idziemy tam w takim wypadku. No, także zobaczymy. A i też mogę wam już śmiało powiedzieć, bo zdecydowałem się na to. Zdecydowałem się na to i powiem wam, że jak skończy się Days Gone, to w ramach długich gier, bo ja mam tak, ja na razie lecę schematem, jedna gra taka dosyć krótka, którą sobie hobbystycznie ogrywam, kolejna gra, która powiedzmy zajmie mi około 100 godzin, czyli to taka jedna z długich gier, no i ewentualnie trzecia seria z gry, która ma swoją premierę w danym momencie, w danym miesiącu. Chyba najszybciej, na co czekam, to ty, Speaky, wiesz, na co my czekamy, nie? Znaczy ja czekam, a ciebie chcę wkręcić. Czyli Outlast Trials, to jest ten horror. Outlast można by było powiedzieć 3. Outlasta to nie ma chyba co przedstawiać, bo to... A, słuchaj, no może są osoby, które nie wiedzą, nie? No, ja na przykład o Days Gone też nie wiedziałem i że... Bo dzisiaj w ogóle, wiesz, jaką miałem misję? Szedłem do Cloverdale. Nie będę mówił dużo, żeby nie spoilerować, bo to jeszcze troszkę czasu minie. Nie pamiętam już. Dobra, Cloverdale to jest to miejsce, gdzie Sara pracowała. A, dobra. Dobry. No, tam jaka stary akcja była, no po prostu majstersztyk, nie? No, to już wiem, co to fajne to było. To, no masakra, nie? Tak tam, mi... co to kukurydzę znaleźli. Tak. No, dokładnie, no, dokładnie to. Także muszę, powiem... Muszę nadrobić, bo jestem ze 3 odcinki do tyłu. Nie miałem kiedy za bardzo, tak? Znaczy, czas by się znalazł, ale jakieś inne po prostu miałem zajęcia. W każdym razie to wiesz, no majstersztyk jest to. Po prostu majstersztyk. Jeśli chodzi o tą grę. No, ale... Znaczy, nie wiedziałem, także tak samo... To jest jedno z lepszych takich przygodowych, takich wiesz, tych, nie? Mhm. Pod względem fabuły, pod względem klimatu takiego... Taka inna trochę, nie? Mhm. I te zadania niby powtarzalne, ale tam się nie czuje tej powtarzalności, bo tam też masz wyzwól obozy, wyzwól to, zrób tamto... Ja mnie obozy... Tego, no. Ja powiem ci, że mnie obozy już zaczęły denerwować delikatnie i łowca nagród zaczął mnie denerwować. Dla mnie...
Tak, takie ganianie tych, to takie, wiesz, no ale to muszą być takie, wiesz, to wszędzie. Nie, no muszą, oczywiście, że tak, ja nie mówię, że nie muszą być, aczkolwiek ale na mnie to... Ona tak fajnie, ta gra dla mnie jest zrobiona, bo tam ciężko powiedzieć, co jest misją fabularną, co jest poboczną, bo tam są oddzielne wątki i każdy ma jakiś swój odzwierciedlenie w fabule, prawda? Znaczy, powiem ci szczerze, nie wiem, czy, nie wiem, wiesz, ja pierwszy raz przechodzę tą grę i powiem ci, że nie mam tak jakby porównania, czy jeżeli bym robił wszystkie, na przykład wszystkich łowców, okej, są momenty, że aby popchać główny wątek fabularny, na przykład, aby znaleźć Sarę, to musisz zwyczajnie, nie wiem, upolować, troszkę zwiększyć swoją reputację wśród tych, no, na przykład Lost Lake czy coś. Przede wszystkim te łowcy, obozy i tak dalej, to jest po reputację, wiesz, no to jest potrzebne, bo w ten sposób później zdobywasz lepsze wyposażenie, udoskonalasz lepszą broń, stać cię na amunicję, jakieś pierdoły kupywać, a nie tylko chodzić i zbierać, prawda? Także to są też ważne takie te dodatkowe, tylko że mówię, one się już powtarzały, one pod koniec już mogły znużyć, no bo to było wszędzie to samo, nie? Bardzo ważne te punkty Nero, nie wiem, czy ty tam wszystkie miałeś, te, wiesz, te, co krzyżykiem zaznaczone, no bo tam te inhibitory, nie? Ja czy powiem ci, że ja już nawet zgubiłem się, w co ja mam inwestować. Poinwestowałem troszkę w kondycję, troszkę w zdrowie, na razie, tylko że ja gram na normalu, no to co tam, to jest, wiesz, to jest... Ja na początku szedłem w kondycję, bo jak walczysz z hordami sam, wiesz, to trzeba mieć dużo kondycji, żeby przed nimi, bo małe to tam pryć, wrzucisz mołotowym, wrzucisz granatami, założysz dwie pułapki i się same pierdzielą, prawda? Ale te większe, nie wiem, czy już miałeś tą misję, to spoileruję, ale w tym tartaku nie miałeś jeszcze. Nie. Ja nie pamiętam, bo jak to, no to tam to będzie jazda, to tam i tutaj, no, wiem, że na ten moment sobie najlepszą chyba snajperkę w grze ogarnąłem. To bo... widziałem, tego szpona masz, nie? Tak, to już lepszej nie ma. I teraz ty, zastanawiam się na przykład, zastanawiam się, bo ja mam MWS-a, jeśli chodzi o główną broń, nie? To ja MWS-a, powiem ci tak, ja MWS-a miałem do samego końca. Później jeszcze jest ten M60, nie? Też dobry na... ale to już do zabawy z hordami, nie? No M60 to jest ten, LKM taki, więc no, przynajmniej... No, do zabawy z hordami już na ten, nie? Można go zakupić, ale to bardziej już jak idziesz typowo na większą hordę, nie? Żeby tam, wiesz... A ja powiem ci, że MWS-a jak miałem, to praktycznie przez całą grę to MWS-a używałem i nie zmieniałem go później. Próbowałem czego innego, ale mi nie pasowało ten MWS, jeżeli chodzi o broń automatyczną, bo snajperkę to też oczywiście spawn, nie? Później. Kurczę, bardzo mało używałem. Ja też, później. Od początku, później już. Tylko że ja zawsze wolałem, zamiast jakby kuszą mnie, to się skradać, nie? Ja troszkę inaczej grałem niż ty, bo ty z kuszą chodziłeś na początku, a ja to znowu zgięty po krzakach i od tyłu, nie? No to wiesz, ale snajperka ma schew nieporządna, bo to jest, robi robotę i... Tak, to... I dla mnie był do takiej normalnej gry MWS-em cały czas, całą grę praktycznie, jak tylko go dostałem, to już nie zmieniałem. Nie? Bo ja i tylko... Co nie próbowałem, bo tam, wiesz, rzucałem tą broń, to testowałem, nie? Czy coś mi się podoba, ale jakoś mi tam nic nie pasowało więcej, nie? A on jak go se później na ten ton i... I dobrze w miarę skupienie, wiesz, jak już miałem później zainwestowany, wiesz, w te to trzyma, wiesz, ten recoil, mały recoil, nie? I dosyć duży damage, także mi się podobał. Dobra, mów. No i ja tylko czekam, żeby trzeci poziom, ale to już będę musiał, znaczy będę musiał, nie wiem, jak mi się uda, grając tak normalnie, to sobie kupię trzeci poziom magazynku, nie? Bo ja wiem, że jak ja skończę wątek fabularny, to już nie będę dalej grał, nie? Tak. To jest tak samo jak w Hogwarts Legacy, w dziedzictwie Hogwartu. Ja skończyłem główny wątek fabularny i tak, mówiłem jeszcze, pamiętam, bo, że będę chciał zdobyć osiągnięcie, że wymaksowałem postać, nie? Na 45 poziom wrzuciłem, ale zostało mi chyba 7 poziomów, czy tam 5? 40 chyba. Nie, 45 chyba. 40. 40? Hogwarts Legacy 40. No to dobra, to zostało mi... Ale to i tak mi zostało niewiele.
Ale już tego nie zrobię, nie? Już tego nie zrobię, mimo że mówię... Nie chcę się, przykład... ja mam to samo. Dopóki gram, staram się jak najwięcej robić pobocznych, zanim nie skończę fabułę. Jak skończę fabułę, nie mam już tego fanu takiego, że... Chyba, że zacznę od nowa grać, nie? To już wtedy co innego, a... I wiesz, najgorsze jest to, że... Dobra, ktoś powie, to nie rób fabuły, nie? Ale to właśnie znajdźki ja lubię robić, jeżeli mam jakieś dodatkowe zadania. To jest tak, robię zadanie i w międzyczasie jeszcze jakieś znajdźki, tak? Kurde, no, jeżeli nie mam zadań pobocznych nie ma dużo, bo ja zadania poboczne wszystkie zrobiłem, oprócz kortu przywoływaczy. No ja kort przywoływaczy zrobiłem, a jedno cały czas mi wisi, nie wiem jakie, nie wiem co... I też mam jedno cały czas niezrobione, poboczne i się wkurzyłem, bo chyba się mi coś zabugowało, że mam zrobione, a wiesz, nie ten. No bo na mapie mi się nic nie pokazuje, nie tego, nie mam już kompletnie nic, objeździłem ją całą i tak samo nie mogę tych znaleźć jeszcze chyba dwóch tej starożytnej magii, nie, tam jeszcze czegoś, machnęłem ręką, bo nie będę jeździł, chodź, wiesz tam, żeby... No właśnie, też, starożytna magia, nie? Nie wiem, czy ty na maksa sobie rozwinąłeś to, ale nie była potrzeba. No, dwóch mi zabrakło, nie? Żeby mieć na maksa, nie? A tam w ogóle nie. To jest fajna, ale tak mocno się nie używasz, nie? Także ciekawe, czy, no bo mówię, na razie to jest tak jakby single i nadal się utrzymuje w topce, jeśli chodzi o grania, nie? O ilość graczy. To Sons of the Forest nie ma tyle tak nie, jakby... Sons of the Forest to już poleciało na łeb, na szyję już jest. No. Na początku był taki ten pik, a później poleciało już teraz chyba 70 czy 80 miejsce na Steamie. Ja to będę powtarzał, ale właśnie ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, bo pamiętam jak były te komentarze, że tak, Hogwarts spadł na któreś tam miejsce, wyprzedził go Sons of the Forest, czyli że jest lepsze Sons of the Forest, he. I ten. Ja od razu powiedziałem sobie w myślach, że stary, jeżeli ty tak piszesz, to jesteś naprawdę... W tym momencie, jak wychodził Sons of the Forest, to Hogwarts Legacy już był miesiąc na rynku, nie? No. Ale to jest w ogóle dwie różne gry, jak to... to... Ale to nie, dobra, okej, okay, nawet jak jakby porównywać... porównywać, no... Normalnie, poczekaj, no, można porównać, tylko że porównuj po takim samym czasie, czyli jeżeli po miesiącu, dajmy na to, Hogwarts Legacy jest na, przykładowo, 30. miejscu pod kątem ogrywanych gier, a zobacz sobie, gdzie będzie Sons of the Forest po miesiącu, gdzie jest... Bo ja uważam, że generalnie... A, to ja się światło dziwnie... Czekaj, czy wy to widzicie? Tak, widzicie taką... Ciekawe, czy YouTube to pokaże. Nie, chyba ten... Dobra, nieważne. Mam taką fioletową jakby poświatę, nie? Aha, zorzę porarną może ma. Tak. No, po miesiącu Sons of the Forest jest w dupie, no i po prostu. Grają tylko ci, którzy uwielbiają gdzieś tam budować, którzy tak jak my na przykład, no nie oszukujmy się, my Sons of the Forest traktujemy jak taki podcast trochę, tak jak był American Truck, nie? Co prawda... Pierdołach. Tak, mieliśmy zagrać sobie w Amerykana dzisiaj, ale powiem ci, że przeszło mi. Tak jak tydzień temu miałem... Jeszcze nie chcę. No, tak jak tydzień miałem takiego hype'a, że o, będziemy grali, nie? Nie. Jakoś coś mi się na razie przeżarło to, nie? Znaczy ja to odstraszam, to podłączanie tego wszystkiego mi się nie chce. Wiesz, jeszcze dzisiaj, wiesz, dosyć duży ruch w domu, to wiadomo, jak to przed świętami tam, nie? To takie... Dzień nie bardzo pasuje do tego, nie? No, także tak to wygląda. Powiem ci, znalazłem tak dużo żółwiów, że... Wystarczy jeden. Nie no, jednego nie chciałem zabijać, no co taki smutny, jednego żółwia i ten... No, bo w całą rodzinko, no, nie chciałem rozbijać rodziny, nie? Dobrze, że można na ciebie liczyć. Szukałem takiego pojedynczego, takiego, wiesz. Najlepiej już umarłego ze skorupą, ale... A poza tym trzy widziałem, ale bez skorupy jeszcze chodziły, wiesz. Mhm. Kumam. Dobra, to zbliżaj się na chatę. Znaczy zbieraj się na chatę, bo no. Już się robi ciemno. Siema. O Jezu, przestraszył mnie. No, i...
ciemno się robi i trzeba iść spać, a jeszcze dokończę tutaj budowanie tymi logami i wiesz. No dobra, to ja będę szedł do domu. A tym bardziej, że już i tak jest 29 minut, to akurat chwila, moment i praktycznie będzie można odcinek zakończyć, nie? Jak chcesz iść do domu, to wpadaj do nas, do SnowRunnera. Nie mogę, bo ja teraz ten gram w Son of the Force. Widzę, że Tomeczek gra i że ty odpaliłeś, ale... Ja gram na dwóch platformach. Mam jedną platformę wolną, możesz wpaść. Nie, nie wpadnę. Ja już za stary jestem na wpadanie. A wy razem nie gracie z Tomkiem? Nie, on szedł niby, wiesz, kotlety ubić, nie? Głodny pewnie. On sam jak kotlet. A co one mu zrobiły, że one chciały je ułubić? Nie wiem. Niby, wiesz, poszedł ubić, ale nie wiem, czy co. I zniknął, a cały czas się świeci na Discordzie. No jest, ja. SnowRunner. Mhm. Wiesz, może syn gra, nie? Chyba chociaż oni mają osobne konta, nie? Oni wszystko osobno mają, wiesz. Oni nawet mają różne pokoje, sobie wyobraź. Niemożliwe. No i ten... Nie, ja już chyba dzisiaj, wiesz, karolku w SnowRunnera to nie będę. Zobaczę może później jeszcze. Farminga. Farming u niego nie chodzi, nie? A, nie chodzi u ciebie? Nie, u tego. O, u Tomka. A to ja mówię, że ty w Farminga z tym, z Wilkiem. Znaczy, Wilku ze Spiki. My żeśmy się trochę grali. Człowieku, krowy nam się okociły, 60 sztuk mamy. Bo może ja ten, może ja zainstaluję, bo to dużo raczej nie waży. Nie, tam z 8 giga. 8 giga? No, to jest mała gra. Co ty gadasz? Tak? No nie wiem, musiałbym zobaczyć, ja nie wiem, ale to było mało. Nie, chyba nie tyle. Nie tyle? 4? Nie, 2,5 chyba. Znaczy nawet jak 8 giga to jest bardzo mało. Ale to, no nie wiem, może zobaczymy, bo teraz tak, teraz już, no mówię, ten ostatni odcinek nagramy i ma ten spokój mamy na tydzień, także nie ma co, wiesz. My, drodzy widzowie, mamy tak. My sobie nagramy tak, abyście mieli co oglądać albo słuchać generalnie na cały tydzień i my sobie tak jakby darujemy grę, nie? Bo nie ma co, spokojnie, bez pośpiechu zdążymy się nagrać, tak? Gry nam nikt nie zabierze, nie? Trzeba być świadomym tego. Oczywiście, że nie. O, teraz tam nie wejdę. Im mniej gramy, tym więcej gramy. No właśnie. To tak jak z tym piciem. Im się więcej pije, tym się mniej pije, to my im więcej gramy, tym mniej gramy. Tak. Także wiecie, tutaj pod tym Oho! Nie, wydawało mi się. Dobra, dawaj, rozwalimy tego. To rozwal śmiało. A masz ten włączone rozbijanie tych? Nie, no wystarczy, że C ten naciśniesz. Nie, bo go podniesiesz i przeniesiesz na C. A, no to czekaj. Wait a minute. Opcje. Rozgrywka. Uszkodzenia struktury. Włączone. Zastosuj. Proszę cię bardzo. Jak rozwalisz go, to daj znać. On się nie chce rozwalić. Przenieś go tylko, jak go uderzasz, to przenieś... I już znikło wszystko, i nic nie ma. Nic się nie zwróciło. Znikło. A w nosie z tą grą, oszukuję. Bo może w śniegu jest. Nic się nie pali, nie? Żadnego tego, no nie zapadłoby się tutaj, jak ja mam po kostki śniegu, a to by gdzie wpadło? Mhm. Pewnie już w jakiejś kopalni pod spodem, jak tutaj. No dobra, trudno. Trudno. Nie udało. Dobra, no. To zostawiam, idę zapisać grę i kończymy. No. Także...
Moi drodzy, bardzo dziękuję. Kurde ty, wiesz co jest? Ale my chamy jesteśmy rano za pierwszy odcinek, który nagrywaliśmy. To będzie w święta przecież. I nie złożyłeś życzeń. Nie złożyłem życzeń. Ty jesteś chamem, nie ja. Ja pierdzielę. Ja czekałem, że złożysz. No. Ja pierdzielę, no. Prawie 25 giga zajmuje. Dobra, to 25 giga to też tragedii nie ma, nie? Weź od razu ty, spiki, chodno tu. Bierz tutaj, kładź solary. Dobra, to się trzymajcie pany, ja uciekam. Albo tutaj sobie kładź, no dobra, no to trzymaj się wilku. Trzymajcie się, no hejka. Bang. I tutaj postawimy. Gdzie ty je położyłeś? Na tym mogę normalnie. 2 i normalnie 3. Jak to? Czemu ja mam 4 solary postawiłem? 1, 2, 3 i tu 4. Stawię byle gdzie. Dziwne. Dlaczego ja 4 postawiłem, jak miałem 3? Nie wiem. Nie wiem, ale chyba odkryliśmy nowy ten, jakiś exploit. No. Bez sensu. No masz 4, znaczy masz 3 w ekwipunku, a stawiasz 4, nie? Chyba, że my coś źle 4, kombinujemy. 1, 2, 3, 4 mi się postawiło. Nie, no mi też, bo tu 1, 2, 3 i tutaj 1, o, tu o. Taki schowany przed słońcem, nie? Żeby się nie nagrzał za mocno. No tak jest, no. Dobra, zapisuję. Moi drodzy, dziękujemy bardzo serdecznie. Widzimy się w następnym odcinku i zapraszam też na inne serie na moim kanale. Ty, w ogóle właśnie nie wiem, bo nie powiedziałem. Nie, najważniejszego, jak skończy się Days Gone, to wlatuje w ramach długich gier, czyli które będą trwały dłużej niż miesiąc, jeśli chodzi o serię, wchodzi GTA 5, wątek fabularny. Także jeszcze raz przejdziemy GTA 5. Jeżeli ktoś lubi GTA 5, na moim kanale jest taka seria. Jest to seria chyba w 2013 bardzo dawno temu, z 7 lat chyba temu nagrywana. 2015-2016. Początki mojego kanału. Możecie sobie zobaczyć, wyszukać w wyszukiwarce Google Cheveral GTA 5. I teraz po prostu w ramach tego, że gdzieś tam w ankiecie, która była na początku roku, wybraliście, że Wiedźmina, trójkę, remastered i właśnie GTA 5 chcielibyście zobaczyć jeszcze raz na moim kanale, to ja sobie też ogram tą fabułę. Bo z chęcią bym zobaczył, jak to wygląda, jak będę miał już teraz to wszystko na maksa, nie? Bo nagrywałem, pamiętam, jak pierwszy raz nagrywałem GTA 5, to było na jeszcze na, porównując do tego kompa, który mam teraz, nie? No to na ziemniaku, nie? Także teraz to będzie, wydaje mi się, zdecydowanie inny feeling płynący z samej gry i z tego, co tam się dzieje, nie? No i tamten let's play jest bez mojej kamerki, dla niektórych to pewnie dobre, no ale nie oszukujmy się, ja wolę jednak robić to w ten sposób. Także... A po GTA 5 to zobaczymy. Prawdopodobnie Red Dead Redemption 2 z serii długich gier, nie? Bo mówię, są jeszcze krótkie, plus są premiery, bo ja gdzieś tak maksymalnie 3 serie naraz chcę prowadzić, bo to jest, powiedzmy, w miarę jakieś tam kompatybilne z tym, co mogę robić, nie? No. Chcesz coś powiedzieć, Spiki? Nie, bardzo dobrze powiedziałeś. Ja tylko już się żegnałem, także drugi raz nie będę. Także widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, Cheveral, hej, hej.